W dzisiejszym klubotygodniku o tym, czy protesty w Chile oznaczają, że neoliberalizm się skończył. Klubotygodnik Kohuta. Obrazki z protestów w Chile przedostały się również do polskich mediów. Mogliśmy oglądać palące się samochody, wybite sklepowe szyby, oczywiście miliony ludzi na ulicach. Były to najprawdopodobniej największe tego rodzaju demonstracje w Chile od czasu upadku dyktatury w tym kraju 30 lat temu. Bezpośrednim powodem wybuchu społecznego gniewu była podwyżka cen biletów komunikacji miejskiej w stolicy. Przeliczając tę kwotę podwyżki na złotówki, byłoby to zaledwie kilkanaście groszy. I być może w tym miejscu należałoby uznać tę historię z Chile za rodzaj ciekawostki ze świata, z bardzo odległego kraju, który z Polską nie ma wiele wspólnego. Dlaczego zatem postanowiliśmy poświęcić temu dzisiejszy odcinek? Jest na to dobry powód i nie chodzi o to, że z powodu odwołania w związku z protestami w Chile szczytu klimatycznego Greta Thunberg musiała zmienić swoje plany. How dare you? Żeby to zrozumieć, trzeba się cofnąć do lat 70. Na początku tej dekady urząd prezydenta w Chile objął Salvador Allende, który zaproponował, można powiedzieć, socjalistyczny program reform gospodarczych. W dwubiegunowym świecie zimnej wojny tego okresu tego rodzaju postawienie sprawy oznaczało zapisanie się do jednego z dwóch obozów, a konkretnie tego obozu, któremu patronowała Rosja Radziecka. W związku z tym oczywiście Amerykanie nie mogli pozostać bezczynni i do pogarszającej się sytuacji gospodarczej w Chile dołożyli również swoje trzy grosze, co z kolei doprowadziło do społecznego wrzenia, no właśnie związanego z kryzysem gospodarczym. Władza prezydenta Chile została przejęta w wyniku zamachu wojskowego i Salvador Allende, po tym jak wziął udział w obronie swojego pałacu, najprawdopodobniej popełnił samobójstwo. Po obaleniu Allende na czele państwa stanął generał Augusto Pinochet. I to nazwisko akurat powinniście kojarzyć, ponieważ szybko stał się bohaterem wszelkich antykomunistycznych ruchów na świecie, jako ten, który w Chile zatrzymał czerwoną zarazę. I jeszcze prawie dekadę po ustąpieniu dyktatora w 1999 roku do generała pielgrzymowało trzech panów: Marek Jurek, Tomasz Wołek i Michał Kamiński, tak, taki zestaw, żeby przekazać mu ryngraf z Matką Boską. Można powiedzieć, że to dosyć specyficzny sposób, żeby uhonorować dyktatora odpowiadającego za śmierć najprawdopodobniej kilku tysięcy ludzi, no ale wtedy rozumowano, że gdyby nie interwencja Pinocheta, no to w Chile zapanowałby komunizm i sytuacja byłaby o wiele gorsza. Pinochet został bohaterem nie tylko dla antykomunistów, ale również dla liberałów gospodarczych. Dlaczego? Było tak. Po obaleniu Allende sytuacja gospodarcza w Chile nie poprawiła się z dnia na dzień, dalej było źle i wciąż potrzebny był plan, jak tę sytuację uzdrowić. Ze swoją propozycją programową wystąpiła grupa młodych chilijskich ekonomistów kształconych w Stanach Zjednoczonych, głównie na University of Chicago, stąd zwyczajowo nazywa się ich Chicago Boys. Zaproponowali pakiet reform, dosyć obszernie opisany w pracy, która zwyczajowo nazywana była El Ladrillo, czyli cegła, ze względu właśnie na objętość, która proponowała kierunek liberalnych reform gospodarczych w kierunku nie tylko liberalizacji, ale też deregulacji, no i wszystkiego, co się z wolnym rynkiem wiąże. Dodatkowo poparł ich były wykładowca z Uniwersytetu w Chicago, późniejszy noblista Milton Friedman, który podczas swojej wizyty w stolicy Chile spotkał się również z dyktatorem, czyli Augusto Pinochetem, i w 45-minutowej słynnej rozmowie przedstawił mu zalety wolnego rynku. Był tak wymowny, że Pinochet zdecydował się poprzeć ten kierunek reform. I wkrótce na tej drodze do nieskrępowanego kapitalizmu Chile posuwają się nawet dalej niż Stany Zjednoczone. Proponują dobrowolny, prywatny system emerytalny, a także analogiczny dobrowolny, prywatny system opieki medycznej. I oprócz potknięcia w postaci kryzysu z 1982 roku gospodarka już tylko rośnie, a ludziom żyje się dostatniej. Można powiedzieć, wolny rynek zwyciężył. I w tym momencie Janusz Korwin-Mikke bije brawo, a profesor Balcerowicz ociera łzę wzruszony. Można powiedzieć nawet więcej. Chile wydawało się potwierdzać regułę, że więcej wolności w sferze gospodarczej w nieunikniony sposób prowadzi do większej wolności
politycznej. Dzisiaj może się to wydawać mniej oczywiste, oczywiście w Chinach nic takiego się nie zdarzyło, ale w Chile owszem. Pod koniec lat 80. doszło do plebiscytu, gdzie Chilijczycy mieli zdecydować, czy chcą dalszej dyktatury, dalszych rządów generała Pinocheta. W tym plebiscycie opowiedzieli się przeciw i w 1989 roku odbyły się wybory. Demokracja wróciła, a polityka gospodarcza znacząco się nie zmieniła, dalej panował kurs liberalny. Podpisywano kolejne umowy handlowe z Unią Europejską, z Koreą Południową, z Kanadą, Chile stowarzyszyło się z Mercosurem i wszystkie te elementy rozwijające również wolny handel spowodowały, że wzrost Chile trwał nadal, a nawet przyspieszył. Wszelkie wskaźniki makroekonomiczne pokazywały, że Chile jest jednym z najstabilniejszych, najszybciej rozwijających się państw Ameryki Łacińskiej. Skąd zatem protesty, o których mówiłem na początku? Odpowiedź jest prosta. Chilijski wzrost gospodarczy nie był dla wszystkich. Podczas gdy jedni się bogacili, drudzy wypadali z obiegu. Kto nie mógł sobie pozwolić na prywatną służbę zdrowia, musiał korzystać z niedoinwestowanej publicznej. Wysłanie dziecka na studia oznaczało wielki wydatek. Dla mieszkańców stolicy koszty transportu, samego poruszania się po mieście, to mniej więcej 14% minimalnego wynagrodzenia. To jest rekord w Ameryce Łacińskiej. No i to może odpowiadać na pytanie, dlaczego podwyżka cen biletów wywołała tak gwałtowne protesty. No i tutaj zdecydowanie nie poprawiła sytuacji wypowiedź kogoś ze sfery rządowej, kto zasygnalizował, że mieszkańcy mogliby po prostu wstawać wcześniej i korzystać z tańszych opłat za przejazdy w godzinach wczesnoporannych. Przeciwko podwyżkom najpierw zaprotestowali studenci i uczniowie, przeskakując przez bramki w metrze, ale szybko protest umasowił się i rozlał na cały kraj. Szybko się stało jasne, że Chilijczycy nie protestują tylko i wyłącznie przeciwko cenom biletów i ich ponowna obniżka niczego tutaj nie zmieni, ale chodzi im o bardziej równomierny podział dóbr płynących z wzrostu gospodarczego, bo dzisiaj 1% najbogatszych Chilijczyków zgarnia 26,5% tortu, podczas gdy biedniejsze 50% społeczeństwa musi się zadowolić zaledwie 2%. I to te ogromne rozwarstwienie społeczne jest najczęściej wskazywaną przyczyną obecnych protestów. Co to oznacza? Czy opowieść o chilijskim neoliberalnym cudzie gospodarczym została właśnie sfalsyfikowana i Chile może występować już tylko jako antyprzykład? Obrońcy tego chilijskiego cudu powiedzą, że w przypadku Chile nie można analizować w oderwaniu od realiów Ameryki Łacińskiej. Nie pozwolą też zapomnieć o tym, że budowa państwa dobrobytu w oparciu o ropę naftową zakończyła się na tym kontynencie katastrofą, mowa oczywiście o Wenezueli. Bo rzeczywiście, jeśli porównać Chile z resztą kontynentu, to wypada ono bardzo dobrze. Pod względem PKB na głowę mieszkańca wyprzedza takie kraje jak Brazylia, Argentyna czy Meksyk. Jeżeli chodzi o wskaźnik rozwoju społecznego, Human Development Index, tutaj również Chile znajduje się raczej bliżej Europy Środkowej, takich krajów jak Polska czy państwa bałtyckie, niż Brazylii czy Boliwii. Z kolei, jeżeli chodzi o długość życia przeciętnego mieszkańca Chile, to było 65 lat, kiedy Pinochet dochodził do władzy i prawie 80 lat obecnie. W końcu można spojrzeć na linię ubóstwa, która w momencie, kiedy dyktator ustępował, poniżej tej granicy ubóstwa znajdowało się 40% chilijskiego społeczeństwa. Dziś to niecałe 9% i ta liczba wciąż spada. Jeżeli chodzi o rozwarstwienie społeczne, ono również się zmniejsza. Żeby określić skalę tego problemu, powszechnie używa się współczynnika Giniego, mierzonego od 0 do 1, gdzie 0 to raj, albo dla mniej religijnych komunizm spełniony, a 1 to sytuacja, kiedy rozwarstwienie społeczne sięgnęło swojego maksimum. Dla Chile ten współczynnik to 46 setnych, a więc lepszy niż w przypadku Brazylii czy Paragwaju, a porównywalny z Argentyną. Zatem na tle kontynentu Chile pod tym względem wcale nie wypada jakoś drastycznie źle. Jednocześnie wśród państw wysoko rozwiniętych Chile zajmuje jedno z ostatnich miejsc, jeśli chodzi o skalę społecznego rozwarstwienia i tutaj chyba dotykamy sedna problemu. Bo cytując makroekonomiczne wskaźniki, nie możemy zaprzeczyć temu, że na ulicach Chile wciąż trwają protesty, a ludzie, którzy biorą w nich udział, robią to z prawdziwych, a nie wydumanych powodów. Czy zatem te wskaźniki kłamią, a historia chilijskiego wzrostu gospodarczego oraz zmniejszającego się rozwarstwienia jest nieprawdziwa? A raczej nie. Skąd zatem protesty? Bo punktem odniesienia zawsze jest to, co bliżej. Zupa jarzynowa z ziemniakami w
wcale nie będzie nam smakowała lepiej, kiedy ktoś nam powie, że są miejsca na świecie, gdzie taka zupa to jest największy rarytas. Wręcz przeciwnie, raczej będzie smakowała nam gorzej, kiedy dowiemy się, że zamożniejsi współobywatele w pobliskiej restauracji raczą się białym winem i krewetkami. I trochę podobnie w Chile. Nie pomaga Chilijczykom świadomość, że w Wenezueli żyje się gorzej. Raczej irytuje ich to, że część Chilijczyków żyje na wysokiej stopie życiowej, podczas gdy oni muszą w codziennym życiu skupiać się na drobnych oszczędnościach, a podwyżka cen biletów na komunikację miejską, nawet drobna, powoduje znaczący uszczerbek w ich domowym budżecie. I to właśnie muszą sobie przyswoić apologeci chilijskiego modelu. Jeżeli skupimy się tylko i wyłącznie na wzroście gospodarczym, nie zajmując się tym, by jego owoce były bardziej równomiernie dystrybuowane we wspólnocie narodowej, to odpowiedzią zawsze będą płonące samochody i wybite sklepowe szyby.